Dzień dobry Państwu, Adam Pawłowski, Lechosław Olszewski, a z nami jest Timo Raso. No właśnie, wydaje mi się, że jest to szczep, którego możecie Państwo nie znać. Nie jest to szczep popularny, nie jest to szczep międzynarodowy. Znowu wracamy do Piemontu. W ostatnim czasie, w ostatnim zestawie albo przedostatnim piliśmy Arneis. Myślę, że to było ciekawe doświadczenie. Wracamy z zupełnie innym szczepem, z południowo-wschodniej części Monferrato, czyli jesteśmy w okolicy... W Piemoncie, tak, przepraszam, tego nie powiedziałem. Jesteśmy gdzieś tam w okolicach apelacji Gavi, słynnej przede wszystkim z Cortese. Tak, ale właśnie to Gavi przed filokserą znane było właśnie z Timo Raso. Ten szczep prawie zupełnie wyginął, tak, zniknął. Walter Massa, jeden z takich no, chyba najbardziej znanych producentów Timo Raso, przywrócił go znowu do uprawy w Piemoncie. No ale wciąż mamy tutaj do czynienia raczej z ciekawostką niż z winem, które jest popularne, a wydaje nam się, że ono jest bardzo ciekawe ze względu i na swoją aromatykę, i ze względu na strukturę, i w ogóle na charakter białego wina. Zdecydowanie Timo Raso jest bardzo charakterne i robiłeś to porównanie do Gavi, a Gavi wytwarzane jest z Cortese, a Cortese jest raczej neutralną odmianą, która powiedzmy niekoniecznie musi przemawiać do wszystkich winopijców, a wydaje mi się, że Timo Raso jest bardziej demokratyczne z uwagi na swoją aromatykę, na pewno nie ze względu na swoją nazwę, która nie jest łatwa i łatwo ją, niełatwo jej zapamiętać i łatwo ją przekręcać. I nie brzmi ona tak, powiedzmy, nie zapada w pamięć. Totalnie. No dobrze, mamy tutaj do czynienia z producentem mocno osadzonym w regionie. To jest spółdzielnia, która powstała jeszcze w latach 30. XX wieku. Była odpowiedzią na zapaść gospodarczą w tym czasie. Lata 30. dla Piemontu nie były najłatwiejsze. Co można powiedzieć? No mamy tu kilkudziesięciu winoogrodników. To w ogóle, jeżeli chodzi o spółdzielnie w Piemoncie, to jest rzadkość, to jest zdecydowanie jednak producent jakościowy. To jest raczej taki typ spółdzielni, jaki mamy w Górnej Adydze. Tam też najważniejsi producenci to spółdzielnie. No ale powiem szczerze, że najbardziej mnie intryguje to, co mamy w kieliszkach, dlatego że podejrzewam, że jest blisko temu szczepowi do tego, co piliśmy kilka miesięcy temu z mojego ulubionego obszaru, czyli pogranicza włosko-słoweńsko-chorwackiego, czyli do Rivoli. Jak pamiętacie Państwo, to też jest takie białe wino, które udaje, że jest białe, bo ono w sumie to powinno być czerwone. I podejrzewam, że to Timo Raso może mieć też podobną charakterystykę. Tak, Timo Raso ma raczej grubą skórkę, więc można z niego wyciągnąć tej tekstury tanicznej. Timo Raso ma solidną kwasowość, ale też ono relatywnie dobrze i wcześnie dojrzewa, więc ono ma ten taki element takiej śródpalety gęstości, lepkości w materii, substancji. Nie jest totalnie trywialnym winem. To jest wino, które się według mnie tak powoli układa w ustach. Ono tak trochę
zasiada na tym języku i później płynie z tym wszystkim taka lekka jakaś oleistość, kremowość, tak. A w międzyczasie cały czas narasta kwasowość, która pozostaje aż do samego końca, więc wino, patrząc na jego aromatykę, no to tutaj nie mówimy o fajerwerkach, tutaj mówimy raczej o wyrazistym, takim jabłkowo-gruszkowym korze, czyli o tej takiej esencji smaku, która wsparta jest piękną taką nutą akacjowo-kwiatową z lekko też takim mineralnym, wapiennym posmakiem. Przynajmniej ja to wyczuwam. Nie, jest, myślę sobie, że jest bardzo interesujące. My tutaj mamy rocznik 2021, ale gdyby to był rocznik 2010, to przypuszczam, że mogłoby być tutaj jeszcze ciekawiej, bo to wino ma potencjał do tego, żeby ze spokojem starzeć się właśnie przez taki czas. Z jednej strony ze względu na tą swoją kwasowość, która będzie na pewno go trzymać, ale z drugiej strony jaką ona ma strukturę, tak. Ta substancja, o której mówiłeś, ona jest niesamowita. A z drugiej strony właśnie to przyjemne, to ta pełnia taka właśnie, która tą oleistością, tak. O której mówiłeś się, gęstość, no to jest, myślę sobie, mam nadzieję, że to będzie dla Państwa zaskoczenie. Śmietanowe wino. Tak, ja mówiłem o tym porównaniu do Rivoli. Ona w charakterystyce takiej organoleptycznej Timorasso jest podobne do Rivoli, natomiast jeżeli chodzi o aromatykę, jesteśmy zupełnie w innych rejestrach. Tu mamy zdecydowanie więcej powściągliwości, tak? Chociaż te aromaty i smaki, one są wyraźne. To, co wyciągam z tego wina, takiego nieszablonowego, co je określa i wyróżnia z innych, to jest taka żywiczność, jest w nim taki posmak, plus mam w ustach taki wręcz słony, jeżeli nawet nie powiedzieć słodko-słony posmak, którego nie często doświadczam w przypadku wina. No, ta słoność jest wyraźna, ale to też jest świetny trop, dlatego że te dwa elementy, słoność i kwasowość, predysponuje to wino, żeby dobrze łączyło się z jedzeniem, prawda? Zdecydowanie. No, mając w tym winie tą substancję, materię, gęstość, możemy iść do takich produktów czy dań, które właśnie będą już konkretnym jedzeniem. Możemy iść w bardziej mięsiste ryby, które tak mocniej czuć pod zębem, tak? Czy to mowa o dorszu, czy to mowa o takich owocach morza krewetkowo-skorupiakowych. No właśnie, ja pomyślałem sobie o risotto alla marinara, bo z jednej strony mamy tą kremowość, tak. Z drugiej strony mamy owoce morza. To byłoby na pewno coś, z czym Timorasso dałoby sobie radę, ale paradoksalnie pomyślałem też, że na przykład Vitello Tonato. Totalnie, tak. To byłoby coś, co. Vitello Tonato albo nawet takie klasyczne Carpaccio. Jeżeli nie chcemy od razu przechodzić do wina czerwonego, no to. To są te takie zamienniki do cięższych dań mięsnych. Możemy wybierać wino strukturalne, białe. I tutaj i alkohol się zgadza, 13,5%. Ale nie czuć go wcale, to, prawda? Absolutnie go nie czuć, natomiast dodaje to trochę tej takiej glicerynowo, lepkiej fakturze, która sprawia, że możemy ze spokojem łączyć to wino i z kurczakiem, z białym mięsem, w ogóle z wieprzowiną. To są naturalni partnerzy do Timorasso. Timorasso, no, białe wino, udające czerwone. Czerwone, udające białe, że tak.
Ale jeżeli byśmy już chcieli być totalnie tacy hedonistyczni, no to wiadomo, z czego też Piemont słynie, z trufli. Trufli. Więc jeżeli to by była taka pasta, prosta pasta ze świeżą truflą, no to Timo Rasso fantastycznie by się wpisało w tą konwencję smakową. Okej, jeżeli byście chcieli posłuchać, co mamy do powiedzenia więcej o łączeniu wina z jedzeniem, zapraszamy do oglądania naszych filmów temu poświęconych, a jeżeli nie jesteście jeszcze klubowiczami, zachęcamy, żebyście subskrybowali nasze zestawy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.